31.05.2020, czołem, z tej strony Gronki, kanał Cosplay Campfire. Zaczynamy już 10. wydanie wiadomości cosplayowych. Zagranica i od razu łamiąca wiadomość, nie odbędzie się BlizzCon. Jak podaje Sarlyn Smith, producent wykonawczy BlizzConu, na stronie internetowej blizzcon.com, konwent i impreza, które miały się odbyć na początku listopada, niestety nie mogą się odbyć. Natomiast tutaj, jak zapowiedziała Sarlyn Smith, duch imprezy przetrwa już na początku 2021 roku. Pojawią się imprezy online'owe związane właśnie z Blizzardem. Dla fanów Final Fantasy nie wiadomo, co będzie się działo z FanFestem 2020. Przesunięty z maja na czerwiec, teraz z czerwca przesunięty na termin nieokreślony. Nieoficjalnie mówi się o odwołaniu tej fantastycznej imprezy. Konkursy. Właśnie kilkanaście godzin temu zakończył się bardzo często wspominany przez nas konkurs organizowany przez TalkCast, to mianowicie Ultimate Cosplay Contest. Odbył się on oczywiście online'owo na Twitchu, a przypomnę Wam tylko, że w jury zasiadają m.in. takie gwiazdy jak The X-Sisters, Evil Ted, The Frostbite, The Jackie Craft, a także Hoku Props. Chciałbym Wam jeszcze tylko powiedzieć, że sponsorami tej imprezy oprócz samego Talk Custom były różnego rodzaju firmy związane z cosplayem, m.in. TNT Cosplay, ale także Kamui Cosplay, Kimpatsu Cosplay i wiele, wiele innych wydawców cosplayowych. Bardzo dobrze tutaj zorganizowana impreza online'owa, bardzo ciekawe kostiumy. Ja tylko tutaj widzicie obok, kto wygrał, a ja Wam tylko przypomnę, że Samui San z Brazylii zdobył główną nagrodę jako Buchin Welts Final Fantasy 13. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Natomiast będziecie oczywiście wszystko mieli w informacjach. Z innych konkursów DecoCon, konwent online z konkursami zapowiadany na 15-16 sierpnia. Zgłoszenia są oczywiście już otwarte, natomiast odbywają się one przez linki na Twitterze. Także tutaj odsyłam Was do DecoConu na Twitterze. Made in Asia, holenderski konwent, który teraz jest w wersji online, również z konkursem, jeżeli znaczycie oczywiście holenderski, bo wszystko jest tam po holendersku, już 5 czerwca, natomiast trwają jeszcze zapisy. Bardzo ciekawa oferta na Humble Book Bundle, mianowicie oferta nazwana Cosplay Like a Pro. Jest to kilkanaście doskonałych tytułów e-booków, które można nabyć w różnych ofertach cenowych. W najwyższej ofercie cenowej 110 zł za wszystkie części można nabyć naprawdę doskonałe wydawnictwa. Między innymi są tam wszystkie książki Kimpatsu i Kamui związane z zarówno tworzeniem zbroi, wykroje zbroi, wykroje napierśników, elementów, ale również jak pracować z zaawansowanymi systemami LED, jak tworzyć kostiumy, które tutaj proponuje Punisher Props. Bardzo wiele e-booków o szyciu, o ozdabianiu kostiumów, o technikach perukarskich. Także zapraszam Was serdecznie i bardzo Wam polecam. My ze swojej strony oczywiście już nabyliśmy taki komplet, także pewnie z któregoś dnia otrzymacie na Cosplay Campfire recenzję tych wydawnictw. YouTube. Deep Pity. Tutaj na tym kanale cosplayowym został opublikowany bardzo ciekawy materiał, który jest związany oczywiście z cosplay to nieprzyzwolenie. Cosplay is not contest i jest to pierwszy epizod, który mówi o etykiecie na konwentach. Polecam Wam bardzo serdecznie, dlatego że co jakiś czas trzeba sobie i innym widzom przypominać o tym, jak powinni się zachowywać w stosunku do cosplayerów. Na Odin Makes znajdziecie kontynuację budowy dosyć skomplikowanego kostiumu Gundama. I w tym odcinku zobaczycie, jak zrobić buty na platformie. Bardzo fajny odcinek, który pokazuje właśnie, jak robić platformowe buty. Możecie zastosować te techniki również do innych rzeczy.
Również polecę Wam na kanale Stas Class, jak zrobić pancerz z dumą, ale żeński. Oczywiście Doom Girl pokazana tutaj krok po kroku, jak zrobić w tym chyba w ostatnim odcinku, jak zrobić napierśnik. To wszystko, jeśli chodzi o wiadomości z zagranicy. Polska! I tutaj najważniejszą wiadomością chyba jest to, że od 6 czerwca wracają wszystkie targi, konwenty i eventy. Między innymi tutaj bardzo z tej sytuacji cieszy się PGA, która właśnie poinformowała, że MTP już rozpoczęło przygotowania do całego sezonu tego targowo-kongresowego. Oczywiście pod wskazaniami, które zostały wytyczone przez nasz rząd. Odbył się również SakuraCon Online, gdzie były m.in. panele dla cosplayerów. Jeden z nich prowadziła Chesterfield, opowiadała o konkursach międzynarodowych. Pewnie relacje znajdziecie gdzieś w internetach. Konkursy. Jeśli chodzi o konkursy, mamy ostatni dzień. Właściwie dzisiaj jest totalny deadline zgłaszania swoich kostiumów na europejski konkurs League of Legends. I tutaj oczywiście cały czas informowaliśmy Was o tym kostiumie, także pewnie w ostatnich filmikach znajdziecie link, jeżeli nie, to będzie oczywiście również w opisie tego filmiku. I dosyć ciekawa rzecz tutaj, kanał cosplaytime.pl, właściwie strona internetowa i cały serwis poświęcony cosplayerom, cosplayowi, zmienia swoje oblicze. Pamiętacie może serwis, który pokazywał najciekawsze fotografie, prace cosplayerów. Natomiast w tej chwili była krótka przerwa i już serwis wraca do nas z wieloma nowościami, ale o tym opowie Wam sam Pejo. Zapraszam. Cześć, z tej strony Pejo z cosplaytime.pl i dzisiaj na kanale Cosplay Campfire zaprezentujemy Wam nową wersję naszego portalu cosplaytime.pl. Jak widzicie na stronie głównej, witają nas wyróżnione posty oraz kategoria Playo poleca. Zmienił się sposób prezentacji treści na stronie głównej. Mamy zupełnie nową prezentację artykułów, galerii czy nowy dział filmy. Na stronie głównej możemy też prezentować konkretne kategorie lub na przykład popularne uniwersa, czyli uniwersa, z których najwięcej galerii cosplay znajduje się w naszej bazie. Mamy też dział poświęcony cosplayowi z Polski oraz cosplayerzy na YouTubie, czyli dział poświęcony cosplayerom, którzy prowadzą swoje kanały na YouTubie. Tutaj mamy akurat kanał Cosplay Campfire. Mam nadzieję, że wkrótce będzie więcej tutaj cosplayerów do wyboru. Przejdźmy do najnowszych artykułów. Zmienił się sposób prezentacji treści. Moim zdaniem na dużo bardziej czytelny. Mamy również filtrowanie, które pozwala nam w bardzo szybki sposób otrzymać informacje, które nas interesują. Na przykład chciałbym zobaczyć coś z poradników. Filtruję i w bardzo szybki sposób otrzymuję wyniki. Przejdźmy teraz do galerii. W najnowszych galeriach też zmienił się sposób prezentacji wiadomości galerii. Mamy też filtrowanie. Możemy filtrować po tym, skąd pochodzi postać lub konkretne uniwersum, konkretna postać. Tutaj możemy sobie wpisywać. I wtedy mamy takie filtrowanie. Zaznaczamy. I sobie filtrujemy. Akurat w bazie nie mamy za dużo Darth Vadera, więc nie będę teraz pokazywał. Przejdźmy sobie do jakiejś konkretnej galerii. Mamy sobie tutaj Elsę z Velvet Cosplay. Bardzo fajny strój, bardzo fajne zdjęcia. I teraz pojawiła się nowość, czyli wyskakujące okienko, w którym możemy sobie przeglądać zdjęcia w lepszej jakości. Dużo więcej widzimy. Coś, na co wielu z Was czekało i prosiło. W sekcji filmy mamy też sposób takiej prezentacji filmów. Oczywiście filtrowanie. W bazie osób też mamy filtrowanie. Po kraju, cosplayer, fotograf, twórca wideo, tutaj jeszcze nie została dodana ta kategoria. Zmienił się sposób prezentacji cosplayerów w środku, ale niestety nie mamy tutaj żadnych jeszcze przygotowanych, bo ze względu na to, że
zmienił się nam bardzo, bardzo silnik naszej strony, to musimy tutaj wszystkie posty poprzerabiać, żeby pasowały do nowego silnika, dlatego niestety tak długo nas nie ma. Pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej wrócić. Zmienił się również sposób wyświetlania wydarzeń. Tutaj mamy zaznaczone na szaro wydarzenia, które już się odbyły. Mamy też wydarzenia, które zostały anulowane. I mamy też wydarzenia, które na przykład patronujemy, tak jak w przypadku Wielkiego Balu Cosplayowego, który odbędzie się w Łodzi we wrześniu. Zapraszam Was do odwiedzenia portalu w środę, poznania wszystkich innych nowości, które się pojawiły, bo ja tu oczywiście nie pokazałem Wam wszystkiego. Wszystkich nowości, które znajdują się na stronie. Część rzeczy jest widoczna dopiero po zalogowaniu się na portal. Zmienił się sposób wyświetlania treści użytkownika po zalogowaniu. Pojawiają się informacje o statystykach, ile dodał postów, galerii czy artykułów na przykład. W nowej wersji pojawi się też dział, w którym będziemy zachęcali Was do współpracy i do dzielenia się swoją pasją w postaci artykułów gościnnych. No i co? Cóż mogę więcej powiedzieć? Zapraszam Was w środę na cosplaytime.pl oraz zapraszam Was do subskrybowania kanału Cosplay Campfire. Cześć! Dzięki Pejo za wszystkie informacje i czekamy na rozwój tego fantastycznego serwisu. YouTube. Bardzo serdecznie polecam Wam nowość na kanale Emma Official. Jest to kanał youtuberki, która mieszka w Japonii, ale tym razem mówi ona bardzo dużo o cosplayu. Mówi o tym, jak wygląda cosplay w Japonii, jak w tej chwili żyje się cosplayerom, jak wyglądają imprezy i co tam tak naprawdę dzieje się w świecie cosplayowym. Jest to bardzo zaskakujący materiał i tak naprawdę zmieniający podejście do tego, co się dzieje w kraju kwitnącej wiśni. Bardzo serdecznie zapraszam, link oczywiście macie na dole. W zeszłym tygodniu również przedstawialiśmy materiał Kairin Cosplay Land, mianowicie Kasia opublikowała Brzydką 16 Challenge, w której nominowała m.in. mnie do następnego challenge'u i tutaj po 72 godzinach miałem opublikować również swoją Brzydką 16 Challenge i tak się stało. Link macie oczywiście gdzieś tutaj na górze, natomiast ja nominowałem również pewne osoby i tak oto na kanale właśnie Margaret w tym tygodniu pojawił się również filmik z Brzydka 16 Challenge, na który Was serdecznie zapraszam. Gosia tutaj fantastycznie podeszła do tematu, bardzo mocno cosplayowo i oczywiście link będziecie mieli gdzieś na dole. Na kanale Szapi został opublikowany filmik o kilku gadżetach, które będą przydatne w tworzeniu cosplayów. Gadżety, które można kupić zarówno na AliExpress, jak i w innych sklepach internetowych. Na stronie, na kanale właściwie WeCosplay dowiecie się, jak wyglądały tak naprawdę tutaj finały ICM w zeszłym roku w Madrycie, jako że właśnie tutaj prowadzący opublikowali drugą część vloga z podróży do Madrytu i uczestnictwa w tej imprezie. Na Twitchu zapraszam Was oczywiście na kanał kolejnego cosplayera, który postanowił streamować. Otóż tutaj dołączyła do grona streamerów Violet Cosplay, jak również Violet zaczęła publikować live'y na Instagramie. I zapraszam Was tu serdecznie chociażby na zobaczenie, jaki content tam jest przedstawiany. Oczywiście gonitwa przed finałami LOLa tutaj na kanałach Miętowej i Juleczki. Już dzisiaj pewnie zostaną opublikowane te kostiumy, także będzie troszeczkę cisza później na tych kanałach. I teraz przejdźmy sobie do naszych ulubionych cosplayerów. A w tym tygodniu spotykamy się m.in. z Łososiem. A to właśnie dlatego, że gościć będzie u nas Jolly Salamon. Hej Łosoś, co tam u Ciebie słychać? Cześć! Cześć, jestem Łosoś i pewnie znacie mnie lepiej jako Jolly Salamon. Gronki poprosił mnie, żebym nagrała mały raport o tym, co teraz robię cosplayowo i
Chyba moim największym problemem jest to, że robię bardzo dużo rzeczy, mimo że tak naprawdę nie mam na nie czasu. Czeka mnie teraz matura, która znacząco ogranicza mój czas i możliwość pracy nad kostiumami, ale nie byłabym chyba cosplayerem, gdybym nie zaczęła chociaż jednego nowego projektu podczas kwarantanny. Zacznijmy od Asoki Tano, nad którą pracuję od zeszłego roku i którą odłożyłam na bardzo długi czas. Ale niedawno do niej wróciłam, ponieważ już mam pomysł, jak ją skończyć. Dołączyłam do świetnej grupy na Facebooku, która skupia cosplayerki Asoki i znalazłam tam bardzo dużo nowych pomysłów na to, jak zrobić ten kostium. Innym kostiumem, do którego wróciłam, jest Stevenie, którą planowałam od 1,5 roku. Niedawno odbył się finał Stevena Universa, więc postanowiłam do niego wrócić. Jest już w fazie wykończeniowej, muszę spruć łuki, które zrobiłam i oprzeć je lamówką, ponieważ oprzyłam je bardzo brzydko. Innym elementem, który powstaje do Stevonii, jest peruka, którą kręcę za pomocą 6 wałków oraz gorącej wody. Zajmuje to bardzo dużo czasu, ale efekty mnie bardzo zadowalają, więc nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła ją skończyć. Jak widzicie za mną, zaczęłam pracę nad 2 nowymi Miss Fortune, Arcade i Pool Party. Takie blueprinty możecie pobrać na moim Ko-fi. Są za darmo. Arcade Miss Fortune jest obecnie w stanie zbierania materiałów. Mam już zabrane materiały na wszystkie szyte elementy oraz złożoną pepakurę na pistolety. Części do Pool Party Miss Fortune mam w większości już złożone, ponieważ pracowałam nad nimi już w ferie zimowe oraz na początku kwarantanny. Łączą w sobie bardzo dużo technik i nie mogę się doczekać, kiedy będą skończone, ponieważ jestem pewna, że będę z nich bardzo dumna. Podczas kwarantanny wciągnęłam się też w JoJo's Bizarre Adventure i postanowiłam, że stworzę przynajmniej 3 peruki na postacie z tego anime. Zaczęłam od Jonathana, który jest już skończony. To był w sumie łatwy projekt, miałam akurat 2 niebieskie peruki. Poza tym chciałabym stworzyć też Kakioina i Polnareffa. Perukę na Kakioina mogę stworzyć z włosia, które zostało mi z poster Guardian Miss Fortune. To bardzo długi i męczący proces, ale sprawia mi bardzo dużo przyjemności, szczególnie kiedy peruka jest już skończona, tak jak ta. Podczas kwarantanny głównie zajmuję się robieniem charakteryzacji makijażu. Nagrywam TikToki w starych kostiumach i staram się też je trochę podreperować, ponieważ nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby rozkminiać nowe kostiumy i pracować nad nimi pełną parą. Staram się raczej podejść do nich na spokojnie. Matura się zbliża, ja się uczę i robię to tylko w przerwach pomiędzy nauką, żeby odpocząć. Więc to chyba tyle ode mnie. Oddaję głos do studia. Dzięki wielkie za tą relację i teraz zapraszam Was do cosplayera, który bardzo dużo duma. Otóż zobaczmy, co słychać w pracowni u Deota Craft. Cześć, z tej strony Konrad, Deota Craft. Napisał do mnie Gronki z prośbą, abym nagrał coś i opowiedział, co się u mnie ostatnio dzieje. Tak więc pokażę Wam, nad czym pracuję w ostatnim czasie. Jak niektórzy pewnie wiedzą lub nie, najwięcej zajmuję się Iron Manem, co zresztą widać po ścianie za mną, ale od jakiegoś czasu zrobiłem sobie od niego przerwę, ponieważ zacząłem się w tym troszkę wypalać i postanowiłem, że zajmę się czymś innym. Tak więc głównie skupiam się ostatnimi czasy na projektach z gry Doom. I tak niedawno drukowałem model shotguna z gry Doom Eternal. Tak, prezentuje się on w ten sposób. Jest to no naprawdę kawał wielkiej giwery. Całość ma 75 cm długości. Także no jest to naprawdę spore. A najfajniejszą funkcją tego właśnie shotguna jest to, że można go złamać i wypadają z niego naboje. Dokładnie w ten sposób. Kolejną rzeczą, nad którą pracowałem, jest również rzecz z gry Doom Eternal i jest to miecz, którego Slayer używa w grze. I tak, w przeciwieństwie do shotguna, model 3D do tego miecza wykonywałem samodzielnie w całości i jestem z niego bardzo dumny, z tego jak mi wyszedł, ponieważ udało mi się zachować dokładność z grą, jak i wszystkie detale, jednocześnie mając miejsce w środku na dodanie tutaj elektroniki i podświetlanego później ostrza z wykonanego z plexiglasu. Tak.
Trzecią rzeczą, którą wykonałem ostatnio z Dooma, jest to hełm Doomslayera. Tym razem nie z Dooma Eternala, a z Dooma 2016. Hełm ten prezentuje się w ten sposób, na tą chwilę. Tak jak dwie poprzednie rzeczy, jest to wydruk 3D, na razie nie obrobiony. Jest on tylko popryskany szpachlą w sprayu. Nie zacząłem go jeszcze szlifować, ponieważ nie mam chwilowo na to czasu. Na razie zajmuję się tylko drukowaniem. I tak, mimo tego, że nie skupiam się ostatnimi czasy na robieniu rzeczy za Ironmana, to lekko pracowałem nad hełmem, nad którego modelem 3D siedziałem od ostatniego roku. Zajmowało mi to tyle czasu głównie dlatego, że chciałem, aby hełm ten był jak najdokładniejszy z filmem. Zależało mi, aby każdy detal w tym hełmie zgadzał się z tym, co widać na filmie. I myślę, że nawet udało mi się to osiągnąć. A najfajniejszą rzeczą, która mi się podoba w tym hełmie, jest to, że w mechanizmie otwierania zrobiłem też ruchomą brodę, tak samo jak ona otwiera się w filmie. I całość wygląda tak. Tak, także jestem z tego hełmu naprawdę bardzo zadowolony. Na tą chwilę również jest to po prostu surowy wydruk 3D, jeszcze nie obrobiony. Tak, jeżeli chodzi o Ironmana, to mam też jeden projekt nieskończony, mianowicie całą zbroję Ironmana. Leży ona tutaj za mną na stercie rzeczy wykonanych z pianki. I tak, no jak widać, jest to na razie po prostu sterta zawikolowanych, już prawie gotowych, ale nie do końca części z pianki Ewa. Tak, te wszystkie białe punkty, które widać, to są zaszpachlowane przeze mnie miejsca, które nie do końca ładnie mi wyszły na piance i postanowiłem je zaszpachlować, żeby później pod farbą wyglądały już ładniej. No i cóż, no jest to projekt, który na razie jest na wstrzymaniu, ale planuję za jakiś czas się za niego zabrać i skończyć w końcu tą zbroję. Tak, żeby najlepiej na kolejny Pyrkon była już gotowa. Tak, myślę, że to wszystko, co się na tę chwilę u mnie dzieje. Chciałbym serdecznie podziękować Gromkiemu za zaproszenie mnie do wystąpienia w programie oraz pozdrowić wszystkich oglądających. Cześć. Dzięki wielkie za ten materiał. To już wszystkie relacje od cosplayerów. Ja również chciałbym tutaj Wam powiedzieć, że pogoda będzie fantastyczna, ma być 20 stopni, nie ma padać prócz weekendu, także planujcie sesje zewnętrzne. A jako, że zostały znowu poluzowane obostrzenia związane z COVID-19, to również macie możliwość spotykania się i z fotografami na planie, oczywiście pod pewnymi warunkami, i pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych. Ja jeszcze z tego miejsca, jako że dzisiaj mamy 31.05, chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim cosplayującym dzieciakom. Otóż życzę Wam, aby Wasze cosplaye rozwalały naprawdę system, żeby były fantastyczne, zawsze się udawały i żebyście cały czas pielęgnowali w sobie tą dziecięcą pasję do tworzenia. A z tej strony Gronki, kanał Cosplay Campfire. To było 10. już wydanie wiadomości cosplayowych. Cześć!